Siemano, witam was w 7 odcinku z serii Zagrajmy w Gothic Mężną Tajemnicę. Dobra, czytujemy na zapis, jesteśmy pod nowym obozem. No i w tym odcinku wykonamy kilka questów. Może nawet zdążymy zrobić jeszcze questa z tego, z wodą tą. Znaczy nie no, z wodą, tylko z siłą, że plus 5 siły z demo. To będziemy wtedy mieli 30 siły. No może jeszcze wybierzemy się na jakieś polowanko. Utóż jakieś się wojadę albo coś w tym stylu. Dobra, okej. Mamy obóz. Dobra. Zaraz nas zaczepi lewus i każe nam roznosić wodę. Raz oczywiście rozniosę, ale później to będę musiał z nim walczyć. Do tego czasu mam nadzieję, że będę miał lepszą broń. Dobra, jest lewus, wstawaj. No. Co tu robisz? Pracuję dla ryżowego księcia. Znajdzie się dla mnie jakieś zajęcie? Porozmawiamy innym razem. To jest dziwne, co najmniej dziwne. Nie wiem, czemu on do nas nie zagaduje. Nie wiem. Jest 19. Dobra, pójdę jeszcze zabić kilka potworków. No i najwyżej przyjdę tutaj tak wieczorkiem. Kimnę. No i z rana powinien nam zlecić tego questa. Z tą wodą właśnie. Nie wiem, jakiś bug lub coś w tym stylu. Dobra. Myślałem, że to się skończyło. No to idziemy na ściewę jadę. Ściewę jadę ubijemy najpewniej. Tutaj mamy takie małe statko. Może nawet poziom wbijemy. No chodź, chodź. Dobra, jeden zabity, jeszcze trzy. No, poziom trudności tutaj się różni jedynie, że potwory są wytrzymalsze. A więc nie jest to jakieś takie hardcore'owe utrudnienie. No dobra, chodź. Dobra. Jakoś je zatłukliśmy. Poszło nam całkiem nieźle. Dobra, no to w sumie poczekałem jakieś 40 wyrady, już mogę wracać do obozu. Pójdę może do kowala Aragorna, czy jakoś tak się tam zwie. No on tam nam zleci też jakiegoś questa i my popłyniemy sobie właśnie tam na dół, zyskując przy tym bryłki rudy, jakiś mieczyk tam będzie, taka ukryta chatka właśnie pod wodą i tam kuwerek będzie. Dobra, jak lewus nie chce do nas gadać, to póki co niech do nas nie gada. Chcesz przejść przez tę bramę? A spróbujesz mnie powstrzymać? Nie, ale powinieneś wiedzieć, co cię tam czeka. Nie jesteś w starym obozie ani wśród tych nawiedzonych świrów. No i co mnie tam czeka? Tutaj nie ma cieni ani świątynnych strażników, którzy wyciągną cię z kłopotów.
W nowym obozie każdy musi radzić sobie sam. Tylko my, najemnicy, trzymamy się razem. Uważaj na siebie. Dobra. Tego gościa pobiję. On ma taką maciugę. No i jak ją wezmę, no to ona tam większe obejrzenie jakieś zadaje. Szukam pęknięć w tamie. Chyba jakiś topielec podgryza jej fundamenty. Paskuda uszkadza zębami i pazurami kamienie i drewniane pale pod wodą. Jeśli nie przestanie, całą tamę trafi szlak. Może mogę ci jakoś pomóc? Jasne. Spraw, żeby ta bestia przestała podżerać moją tamę. Gdzie mogę ją znaleźć? Rozejrzyj się po drugiej stronie jeziora. Nikt tam nigdy nie zagląda. Założę się, że tam ma swoje leże. Czy to ty zbudowałeś tę tamę? Tak, zbudowałem ją dawno temu, gdy nowy obóz dopiero powstawał. Oczywiście wszyscy pomagali, ale to ja nadzorowałem budowę. Dobra, no więc musimy go pobić. Dawaj tą maciugę. Dawaj jeszcze to, co masz. No i co tam maciugą jest? No zdaję więcej. Z tym, że jednak 28 siły potrzeba. Jeszcze nam brakuje 3. Mówi się trudno, dobra. Jeszcze pożałujesz. Wykonamy tego questa. Właśnie związanego z siłą i będzie właśnie dobrze. I już wtedy założymy sobie tą maciugę. Wyglądasz w porządku. Chociaż nigdy nie wiadomo. Zawsze znajdzie się jakiś nowy, który wyobraża sobie nie wiadomo co. No właśnie, od tego gościa dostajemy to zadanie. Też mnie o to pytał. Nie chcę już walczyć. No, chyba że w obronie własnej. Raz zabiłem człowieka. I jak dla mnie to było o jeden raz za dużo. Zresztą dlatego właśnie trafiłem do tej zapchlonej kolonii. Jak to się stało? Zwykła bójka w karczmie. Nie chciałem zabić faceta. Chyba po prostu za mocno go walnąłem. Byłem wtedy kowalem. Najwyraźniej nie doceniłem własnej siły. Dlaczego dołączyłeś właśnie do tego obozu? Już ci mówię. Do wyboru miałem tylko tych świrów z sekty. A nie uśmiechało mi się pranie mózgu, któremu chcieli mnie poddać. W starym obozie miałem za dużo kłopotów ze strażnikami. A tutaj najemnicy i szkodniki traktują mnie z szacunkiem. To znaczy, boją się ciebie? Może. Tak czy inaczej, tutaj znalazłem spokój. Radzę ci pójść w moje ślady. Możesz mnie wyszkolić tak, bym był równie silny jak ty? Nawet gdybym mógł. Po co ci to? Żeby pokazać tym sukinsynom, że nie można mną pomiatać. I zanim byś się obejrzał, sam stałbyś się jednym z tych sukinsynów. Nie, drogi panie, to nie jest właściwa motywacja. No wiem. To jest właśnie ta misja. Tam w karczmie jest taki gość, który nam powie, jak to zrobić. Powie właśnie nam, że tylko on jest w stanie przeciwstawić się ryżowemu ksiąciu. Dobra, jest tutaj ten topielec. Spotkamy. A póki co tego topielca ja nie zabiłem. I tutaj mamy kowala. Jeszcze jakieś mięsko. Itemki jakieś. Jeszcze piwko. Dobra, tutaj są jeszcze skrzynie. Właściwie jedna, dobra. Szybki save. Dobra, jakimś fuksem ją to otworzyłem. Chwila. Wczytam, żeby nie stracić wytychów. Dobra.
Co my tutaj mamy? Klucz kowala, ostrze, stal 30 i 250 było kajudy, całkiem nieźle. No dobra, jest tu kowal, ale my jeszcze musimy iść pod wodę. A więc wskakujemy, chlup, no i płyniemy do domku. Chyba właśnie trzeba otworzyć tą skrzynię, bo tam jest klucz tego typka. No i tutaj wystarczy, że dajemy zeją. Co my tutaj mamy? 1350 byłych rudy. No, monety, ale to mało przydatne. O! Miecz z magicznej rudy. Całkiem niezły. Dobry długi miecz. Dobry miecz dwuręczny, dobry topór. Całkiem dobre bronie. I to na samym początku. Dobra, teraz wypływamy, jakby nigdy nic. I idziemy z nim pogadać. Chyba najpierw będziemy musieli przynieść posążek i nosa. Nie jestem pewny. Witaj, kowalu. Co robisz na takim odludziu? A jak myślisz, młoko się? Kuje miecze do cholery. A na co to wygląda? Na robienie na drutach? Nie, tak tylko pytam. A ja tak tylko odpowiadam. Jak się tutaj dostałeś? Chodzi ci o kolonię? To długa i nudna historia. Wyrażę ci tylko, że byłem kiedyś królewskim płatnym. Niestety nie wszystkim królewskim sztupasom podobało się to, że król Rowar darzył takimi łaskami zwykłego kowala. I wylądowałem tu. I też już to był. Znamy się dobrze, bo nieraz wykowałem miecze dla niego i jego ludzi. Pozwolił zaszyć mi się tutaj, żebym w spokoju robił swoje. Czyli jesteś teraz kowalem najemników. Raczej mniej niż więcej. Czasami coś im wykuje, a oni w zamian dostarczają mi żelazo i jedzenie. Zwyczajna wymiana. Cóż, trafił mi się wścibski typ. Mów czego chcesz i spadaj, bo piec mi studiuje. Skoro jesteś kowalem, to pomyślałem sobie, że mógłbyś. Nic z tego. Nie będę tracił czasu, żeby użyć kowalstwa jakiegoś żółtozioma. Może jednak przemyśl to jeszcze. Ależ ty namolny. Dobrze, niech ci będę. Nauczę cię tutaj kilku kowalskich sztuczek. Ale pod jednym warunkiem. Zrobię wszystko. To nie wątpię. Gdybyś jeszcze był dziewczyną. Ale wystarczy, że przyniesiesz mi mściwą stal. A co to za mściwa stal? To miecz. Bardzo dobry miecz. Jeżeli przyniesiesz mi jeden egzemplarz, to pokażę ci, do czego służy ten młotek i kowal. A teraz odejdź i daj mi spokój. Ale gdzie ja znajdę taki potężny oręż? To już twój problem. Dobra, gdzieś na pewno znajdziemy. Dobra, idziemy teraz na... no po prostu idziemy przespać do Jana. Okej. Możemy zapisać. W razie czego na przykład gdyby nas ktoś zaatakował. No wiem. No, obyło się bez problemów. Są i zbieracze.
Jeszcze 1000 nam brakuje do następnego poziomu. Hej, jesteś gotowy, nie? Potrzebuję kogoś, kto zaniesie wodę naszym zbieraczom ryżu. W ten sposób od razu poznasz kilku ludzi. Zainteresowany? Jasne, chętnie wam pomogę. Świetnie. Idź do ryżowego księcia. On da ci wodę i powie ci, co należy zrobić. Dobra. Dawaj wodę, ryżowy. Troszczysz, czemu pytasz? Szukasz pracy? Przysyła mnie Lewus. Tak? I co powiedział? Mam zanieść wodę zbieraczom ryżu. Dobra. Masz tu tuzin butelek. To jakieś 2 razy więcej niż liczba zbieraczy. Więc postaraj się rozdzielić je sprawiedliwie. No, on chyba liczyć nie umie, ale to już jego problem. Dostaliśmy 12 butelek, więc 12 wód przywozę. Przyniosłem wam wodę. Dzięki, kolego. Jeszcze te... Dobra. Mam nadzieję, że nie wszyscy piją wodę, tylko ci goście z imionami. Przysyłam. Dobra, jest dobrze. To już jest piąty. Jeszcze kilku. Ale robimy to szybko. Jeszcze 4. No właściwie 3. O. No dobra, no to temu dam wodę. Przysyp. I jeszcze pogadamy. Spokiem. Cześć, jestem tu nowy. Miło zobaczyć nową twarz. Pewnie jesteś tu już od dawna. Święta racja, chłopcze. Byłem jednym z pierwszych, którzy tu trafili. W takim razie na pewno dużo wiesz o tym miejscu. Co nieco. Większość czasu spędzam tutaj, na polu. Pewnie dlatego udało mi się tak długo przeżyć. Dostajemy sporo ryżu i trochę gorzałki. Może nie jest to wiele, ale mi wystarczy. Dlaczego tu trafiłeś? Podatki, chłopcze. Podatki. Moja chata była równie pusta jak mój żołądek i po prostu nie mogłem dłużej płacić. No i pewnego dnia schwytali mnie królewscy żołnierze i przywlekli mnie tutaj. Prawdę mówiąc, na zewnątrz wcale nie było mi lepiej. Tutaj przynajmniej nie głoduję. Wcześniej zawsze płaciłem podatki. Przez całe życie. Ale dla tego sukinsyna w koronie to nie był żaden argument. Przysyła mnie Lewus. Mam dla ciebie trochę wody. Dzięki, chłopcze. Piękne dzięki. Wiesz co? Wezmę od ciebie jeszcze jedną butelkę za Rufusa, który dość niedawno temu dał stąd nogę. Podobno walczy teraz jako jeden z wojowników na arenie. Ja tam jednak wolę uprawiać ryż. Dobra, jeszcze jednemu damy wodę. Masz wodę. I koniec zadania. Zadanie wykonane. Chyba plus 100 dostaniemy doświadczenia. Hej ty! Dobra robota! Może będą z ciebie ludzie. Widzę, że jesteś wprost stworzony do tego zadania. Od tej pory będziesz to robił codziennie. Bierz się do roboty! Zapomnij, gościu. Później przyjdziemy i cię pokonamy po prostu. Jeszcze mu powiemy, że zbieracze wyglądają na spragnionych. No dobra. No to już jesteśmy w obozie, łazimy sobie, idziemy chyba do kopalni. Potem stoi właśnie. Po drodze napotkamy kilka bestii. Głównie kretoszczury
i jeszcze wyjadłem, ale trafi nam się jeden wilk. No z wilkiem nie będziemy nawet próbować walczyć. Szybko by nas rozwalił. Okej. Okay. O, mamy tutaj 3 siewojady. No chodź, chodź. W końcu. Napad ma 2 siewojadów. Jest. Janki jest zwycięzcą. To nie było trudne wcale takie. No miałem kolejny zapis. Teraz napotkamy Ketsuy. Z którymi nie będzie problemów. Jeszcze deszcz rozpadało się. Niestety, dobra. W spodniach nie przemokniemy. I dobra, mamy tutaj 2 chyba Ketoszy. Chodź. Jeden świniak załatwiony. Jeszcze jeden chyba zostanie gdzieś tutaj. No jest. Możemy zapisać. No, tutaj będzie się czaił wilk i 2 krytoszczury też. No, z wilkiem nie wygramy, ale z krytoszczurami niczemu nie. Dobra. Jeszcze może mięso wezmę jakoś. Ups. Już myślałem, że wilk mnie goni. A tu zajął się Ketoszczyłem. No dobra. To się nam udało. Okej. Okay. Dobra, jesteśmy w kopalni. Tak, gościu, kończymy rozmowę. Nieprzyjemny typ. Nie próbuj nam tutaj sprawiać żadnych kłopotów, bo oberwiesz. Lepiej już sobie pójdę. Mam nadzieję, że się rozumiemy. My tutaj tylko po spodnie. Sweeney. Sweeney, zawodnik. Dobra. Kim jesteś? Jestem najlepszym inżynierem, jakiego ta przeklęta kolonia kiedykolwiek widziała, chłopcze. Pilnuję, żeby nasi chłopcy nie ściągnęli sobie na głowę sterty kamieni, kopiąc w niewłaściwym miejscu. Chciałbym do was dołączyć jako kret. Czyżby? Tylko nie oczekuj zbyt wiele po tej robocie. 3 porcje ryżu na dzień. Resztę musisz sobie sam załatwić. Wiesz, dlaczego odwalamy całą tę brudną robotę? Żeby pewnego dnia móc wyjść na wolność z tego przeklętego więzienia. Cały nasz urobek jest składowany na wielkim kopcu. Raz w miesiącu każdy z nas dostaje 50 bryłek, żeby móc się porządnie upić. To najważniejsze rzeczy, które powinieneś wiedzieć.
Masz chociaż jakieś doświadczenie w tej robocie? Nie. No jasne. Dlaczego to zawsze ja muszę was uświadamiać? Słuchaj uważnie. Weź te ciuchy i załóż je na siebie. Tutaj. Gdyby kawałek rudy spadł ci na bosą stopę, zostałbyś kaleką do końca życia. Oczywiście wtedy byłbyś dla nas znacznie mniej przydatny. Gdzieś w pobliżu powinien leżeć jakiś kilof. Oczywiście wiele z nim nie zdziałasz. Mówi się trudno. No mio. Dostaliśmy spodnie. Może będą lepsze. Nie, takie same. No i idziemy jeszcze po misję do Baloeo lub coś podobnego. Gość się tak nazywa. Jest na samej górze, no i będzie chciał nas wykołować, ale misja to misja. Też ją wykonamy. No dobra. Hej ty, co się dzieje? Cześć. Kręcisz się tutaj, jakbyś czegoś szukał. Czyżby? Może masz rację. A dlaczego? Świetnie. Zapytaj mnie. Może mogę ci jakoś pomóc. Co masz na myśli? A czego potrzebujesz? Na początek wystarczy dobry miecz, gruby pancerz i wstęp do kopalni. To małe piwo. Mam tu coś takiego, że oczy ci wyjdą na wierzch. Mogę ci dać broń, którą pokonasz każdego wroga. W zamian wystarczy, że wyświadczysz mi drobną przysługę. To wszystko. Co ty na to? Gość próbuje nas wykrywać, ale co jednak wykonamy zrobić? To zadanie, później go spróbujemy pobić. Przynieś mi 5 jabłek, 2 butelki ryżówki, 5 butelek piwa, 3 bochenki chleba, 2 kawałki sera i 2 kiście winogron. Możesz mi wierzyć, nie pożałujesz. Jak już mówiłem, tą bronią pokonasz każdego wroga. Tak, tak. Dobrze, zobaczę, co się da zrobić. To świetnie, tylko się pośpiesz. Tylko nie zapomnij. 5 jabłek, 2 butelki ryżówki, 5 butelek piwa, 3 bochenki chleba, 2 kawałki sera i 2 kiście winogron. Jasne? Jak słońce. Mamy. Koniec rozmowy. Teraz możemy na spokoju wejść do karczmy. Z tyłu kreta. No i tam właśnie zdobędziemy nasze rozwiązanie do tej gadki z tym chojacym. No i dostaniemy od niego 5 siły z demo. Nawet nie stracimy nic z punktów nauki. Chociaż tyle. Dobra. Okej. No, 50 sił będziemy. Nie no, 30 sił będziemy mieli. Jeszcze akrobatyki się nauczę. A później właśnie skradania się. Jeszcze broni jednoręcznej bym się nauczył, ale tutaj jest, jak widać, jak już pewnie zauważyliście, procentowy system nauki. No i ciężko właśnie nabić. Chociaż wojownika w broni jednoręcznej. No dobra. I hop. No dobra. Szybko dokończmy. Tam będzie również moja droga. Jeszcze do Laesa później pójdziemy, a to już w następnym odcinku. W tym odcinku jeszcze wykonam tylko tego questa. Skończę. No. Jak już dojdziemy z powrotem do starego obozu, zafunduję sobie całkiem spoko pancerz. Właśnie skórzony pancerz. Dobra, zmieniamy strój. A dokąd to się wybieramy? No, do środka?
czekaj. Nie żartuj. Silas wpuszcza do siebie tylko krety i szkodniki. Wiedziałem, że będą kłopoty. Jestem kretem i chcę się napić. Rzeczywiście, wyglądasz mi na jednego z tych brudnych szczurów. Właśnie. Szybko zmienimy na nasze spodnie. No miałem. I to jest ten typek. Co robisz? Przygotowuję ryżówkę, chłopcze. Proszę, weź sobie jedną butelkę. Tylko nie mów Silasowi. Jak idzie destylacja? Przy tych facetach ledwie nadążam z zamówieniami. Ci to potrafią wypić. I nawet mi to na rękę. Przynajmniej psy ryżowego księcia zostawiają mnie w spokoju. Co możesz mi powiedzieć o ryżowym księciu? To zapchlony wieprz. Jego siepacze zmuszają słabszych do pracy na pole. Jedyna osoba, która mogłaby się mu przeciwstawić, to Horacy. Ale on nie lubi przemocy. Słyszałem, jak kiedyś powiedział, że ma ochotę pobruchotać księciu kości. Ale tak naprawdę nigdy by tego nie zrobił. To by było wbrew jego zasadom. No wiem. Tylko tyle chcieliśmy wiedzieć. Cenne informacje. Pewnie ma. Dobra. Szybko do chorego. I witaj nowe obozie. Jeszcze tutaj kilka zadań weźmiemy i wykonamy. Ogólnie standardowo będę wykonywał wszystkie zadania, jakie będę mógł, jakie zdołam. Przemyślałem sobie to wszystko jeszcze raz. No i? Wymyśliłeś coś lepszego? Tak. Chciałbym przeciwstawić się ryżowemu księciu i jego zbirom. Wielu już próbowało przed tobą. Mogę pokonać ryżowego księcia i jego bandytów, jeśli mi pomożesz. Dobrze. Przysiągłem, że nigdy nie zaatakuję innego człowieka, ale nie powiedziałem, że nie pokażę komuś, jak to zrobić. Zamieniam się w słuch. Jeśli chcesz mocno uderzyć, musisz najpierw popracować nad odpowiednią techniką. To pierwsza zasada dobrego kowala. Naucz się uderzać całą ręką, od ramienia po nadgarstek. Im lepiej sobie z tym poradzisz, tym silniejszy będzie twój cios. Sam się wkrótce przekonasz. Dzięki za pomoc. Wykorzystaj tę wiedzę wyłącznie w słusznej sprawie. Dobra, dzięki. I mamy 30 siły. Dobra, mogę śmiało zapisać. No i pokonam tego ryżowego księcia. Jest tutaj tak, że Bóg właśnie z tą wodą. Gadamy i możemy mu cały czas mówić, że przysyła mnie Lewus. I on nam będzie cały czas dawał wodę. Najpierw go muszę pobić, bo jakbym na przykład zaatakował Biusie z tym Lewusem, to on by mnie zaatakował. Jeszcze mam pierścień życia. Nie powinieneś wierzyć, jeśli myślisz, że... Dobra, wszystko sobie założymy. To nie było zbyt mądre. Jeszcze nasze mięsko. Tylko jeszcze tego pożałuję. No dobra. No to teraz Lewus. Chwila. Jeszcze założę lepszą broń. Tylko zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Dobra, tam maczuga będzie dobra. Od tej pory możesz sam sobie biegać z tą wodą. Czyżby? A co? Masz coś lepszego do roboty? Chyba muszę ci przypomnieć, kto tu jest szefem. Zasłużył na to! Aj. Chyba mam lepszy pomysł. Najpierw go właśnie pobiję. A później dopiero z nim pogadam. No bo z tym stylem walki daleko... Schowaj broń! Właśnie... No schowaj! Masz szczęście. Za szybko z nim nie wygramy. Wyklepać ci buźkę. Jest po prostu, no, kiepski. Odłóż broń! Wolno atakujemy. Schowaj broń! No schowaj! No już!
masz szczęście. Już miałem wyklepy. Coś się stało? Ops. To była dobra walka. Teraz nas każdy zaatakował. Dobra, jeszcze raz. No chodź, lewus. Masz szczęście. Już miałem wyklepać ci buźkę. Myślałem... Schowaj broń! No, schowaj! Masz szczęście. To była dobra walka. Tego nie próbuj. Bo ja nic nie widziałem. No dobra, tylko lewus właśnie... Jakbyśmy tylko z lewusem walczyli, to by było lepiej. Tak to każdy się na nas rzuca, nie wiem czemu. Wygrałeś. Masz szczęście, już miałem... Na przykład jakbym się zrzucił na bandytę. Schowaj broń! Masz szczęście, już... Coś się stało? Bo ja nic nie widziałem. No zbieraczy też się wtrącają do walki. Tego nie próbuj. No i przez nich nie możemy wygrać. Normalnie. Chyba powiem jeszcze raz lewusowi, żeby sam roznosił sobie wodę i z nim gdzieś pobiegnę. No chodź. No właśnie, tą maczugę muszę założyć. To był dobry pomysł, ale on ma łuk i nas zastrzelił. Dobra. Kolejna nieudana próba. Myślałem, że to się skończy. No chodź. Odłóż broń. Spróbuję z nim jeszcze raz na miecze. Nie wiem, no jakiś sposób na pewno jest, żeby go pokonać. Chwila. Surowe mięso. Już zjem, zdrawiam. Lewus. Chodź. Powoli, chodź. A zapiszę na jakimś innym. No tutaj pod spodem już zrobiłem kolejny zapis. Odłóż broń! Chyba, że szukasz buta. Spokojnie! Czy coś się stało? Bo ja nic nie widziałem. No i powodzę. Nigdy więcej tego nie próbuj. Lewusa pobiliśmy, ale bandyta nas zagarnął. Wolałbym cię zabić, ale ruda też mi się przyda. No i nas okej od. To źle, bardzo źle. Dobra. Jeszcze z dwa razy spróbuję i kończę ten odcinek. Lewus chyba się zwiesił. A tego bandziora właśnie bym pobił. Coś się stało? No i po walce. Bo ja nic nie widziałem. A jak tam bandzior jest pobity, to z lewusem łatwo pójdzie. Się zwiesił. Za moich czasów walczono jak należy. Okej, jeszcze z niego pozbieramy. Nie możesz dość zdążyć tego pożałować. Chwila. Miał lepszą broń. O 5 zadaje więcej. Przyda nam się. Nie pożyjesz dość długo, żeby zdążyć tego pożałować. No dobra, lewus. Puściłeś mi niezłe baty, stary. To była dobra walka, ale już się skończyła. Tak, tak. Co słychać, przyjacielu? O, kolejny poziom. Człowieku, czego chcesz? Zbieracze wyglądają na spragnione.
Zajmę się tym. Nie ma obawy. I zadanie wykonane. Zakończone zadania. No wiem, tutaj jeszcze mamy sporo zadań do wykonania. Znaczy, nie no. Jeszcze jeden odcinek tutaj poświęcimy. I idziemy z powrotem do starego obozu. No dobra. Chwila. Dobra, to był 7 odcinek. No to na razie.